Że praca była ważna, dlatego że za pracę była żywność. To można powiedzieć, był taki pakt z diabłem między Rumkowskim a niemieckim zarządem. Rumkowski sam wystąpił z tą propozycją, że on ma kilka tysięcy krawców w Getcie i on zorganizuje pracę. Wódź poprzez wieki, rozmowy jak przy kawie. Ja się nazywam Justyna Tomaszewska i razem z wydawnictwem Uniwersytetu Łódzkiego zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków podcastu o historii Łodzi. Podcast towarzyszy wydaniu monografii miasta z okazji 600-lecia urodzin Łodzi. W kolejnych odcinkach moi goście i gościnie opowiedzą o Łodzi w trudnych latach I i II wojny światowej. Zapraszamy do słuchania. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj moją gościnią jest dr Ewa Wiatr, witam serdecznie. Dzień dobry. Dziękuję za przyjęcie zaproszenie i przybliżenie nam bardzo trudnego tematu w historii Łodzi. Będziemy rozmawiały o historii łódzkiego getta, o tym jak się tam żyło, jak to było zorganizowane. Jest to myślę temat, który części słuchaczy jest znany, bo o getcie mówi się, Coraz więcej powstają nowe publikacje, ale chcielibyśmy, zachęcając Państwa do sięgnięcia do trzeciego tomu monografii, porozmawiać właśnie o tym bardzo ważnym, ale bardzo trudnym temacie. Ewo, yy, cofnijmy się może do tego, do tego początku, jak getto powstawało, jak to wyglądało w Łodzi. Mówimy o roku 1940. No wręcz można powiedzieć, że ten taki pierwszy sygnał o tym, że coś będzie się działo, to jest już grudzień 1939 roku. No, kiedy pojawia się problem, z, ja mówię teraz oczywiście z takiej perspektywy niemieckiej, jakiegoś rozwiązania i pozbycia się ludności żydowskiej z miasta, bo przecież Łódź miała być miastem niemieckim. I już wtedy pojawiła się taka idea, aby stworzyć miejsce przymusowego zamieszkania Żydów. Trochę było to też takim wynikiem nieudanej próby wywiezienia, wyeksmitowania, deportacji Żydów z Łodzi. Jakieś grupy zostały wywiezione właśnie w grudniu 1939 roku. No niemniej, pamiętajmy, że ta y, grupa ludności żydowskiej w Łodzi była bardzo liczna. Była to jedna trzecia mieszkańców miasta. Przyjmuje się, że było to ponad 270 tysięcy. Nawet jeżeli wiemy o tym, że bardzo dużo osób wyjechało, uciekło z łodzi, uciekło na wschód, no to mimo wszystko w, wciąż jest to y, ogromna grupa ludzi. O tym, że getto zostaje wtedy jeszcze nie używano określenia getto, tylko dzielnica zamieszkania dla Żydów, ludność została powiadomiona 9 lutego, wtedy w Gazecie łódzkiej w Lodzer Zeitung pojawił się taki rozkaz tak, utworzenia dzielnicy, zostały wyznaczone granice. Nie bez przypadku te granice zostały wyznaczone na terenie bałut, na terenie starego miasta. No właśnie, dlaczego to były bałuty? No oczywiście mamy też świadomości, przecież rozmawiamy tutaj, to jest kolejny podcast dotyczący historii łodzi, więc na pewno też kilka podcastów temu była mowa o tym, że był to teren rewiru żydowskiego i rzeczywiście ta, ta, ten obszar był wysoko zaludniony przez ludność żydowską, natomiast myślę, że też kluczowym elementem był, była po prostu bieda tego terenu, był to teren gęsto zaludniony i rzeczywiście biedny. Wyznaczono, przeszło 4 km kwadratowe na ten obszar. Getta docelowo został później jeszcze zmniejszony. Początkowo nawet wyłączono z tego obszaru teren cmentarza żydowskiego, On dopiero po pewnym czasie został dołączony. W tym wspomnianym przeze mnie rozkazie opublikowanym w gazecie podano już taki terminarz przesiedlenia do getta i rzeczywiście dzień po dniu, ulica za ulicą, zaczynając od tej drugiej części, od tej łodzi, obecnie tutaj to łódź górna, tak, zaczęto przesiedlać. Nie, nie chcąc już tutaj wchodzić w jakieś detale, no, można oczywiście wspomnieć, że nie zawsze było to też takim y, spontanicznym, że ludzie nie chcieli się tak dobrowolnie, więc oczywiście była to dla nich ogromna tragedia. I w którymś momencie nastąpił nawet pewien przymus ze strony władz niemieckich, władz okupacyjnych. Pewne osoby zostały zabite, przymuszane do, do przesiedlania, i ten terror oczywiście spowodował, że to wszystko nabrało już też takiego bardzo dotkliwego oblicza, bo po prostu ludzie. Byli wyrzucani wręcz z mieszkań, mogli zabrać naprawdę niewiele. Jeszcze większa tragedia tak naprawdę spotykała tych mieszkańców bardzo dobrych dzielnic na tym terenie docelowym, bo tam po prostu było bardzo ciasno, było bardzo mało mieszkań. No i panował dosyć duży chaos. Nie trudno nam sobie to wyobrazić, że jeżeli te tysiące ludzi dzień za dniem, pamiętajmy, że to była zima, sankami, wozami przewozi swoje rzeczy, no to tak naprawdę no, wręcz zostaje im raptem bądź jakieś zbiorowe. Są takie zdjęcia przecież, jak ludzie mają cały swój dobytek na odwróconych na, na stalkach, stołach. Tak, albo na odwróconych stołach. Możecie tak, Państwo tak. znaleźć w internecie takie zdjęcia na tle Pałacu Poznańskich, jak idą właśnie z, od wschodniej, tak. tak. Idą ulicą mają na stołach Takim, pamiętam Halina Elczewska, jedna z ocalałych ludzkiego z getta, in, inicjatorka parku ocalałych, opowiadała, że przed oczami ma starego Żyda, który do getta idzie z kwiatem, z paprotką, i to był cały jego dobytek. Także rzeczywiście to musiały być dramatyczne momenty. I jeszcze to, co jest też wa ważne, podkreślenia, że dla wielu osób mieszkających w łodzi, ten teren był zupełnie nieznany. nieznany. Pamiętam profesora Jakuba Goldberga, który mieszkał przy ulicy Radwańskiej jako, jako no nastolatek, i on powiedział, że nigdy nie był na terenie bałd, bo ojciec zabroniłby mu tam iść, ponieważ ten teren był uważany za dosyć niebezpieczny dla przedstawiciela takiej średniej klasy mieszczaństwa. Z kolei pamiętam też panią dr Helenę Bergson, doktor jako, le mówię jako lekarza. Która owszem była na terenie Bałut przed wojną, bo była taką lewicującą dziewczyną i jeździła tam, aby uczyć polskie, żydowskie dzieci języka polskiego, bo to były też takie enklawy, troszeczkę ludności, która posługiwała się przede wszystkim językiem Midisz. Ona wspominała to z, z takim ogromnym wręcz wstrętem. Natomiast jako lewicowa dziewczyna po prostu jeździła mhm. z takim kagankiem oświaty do tych suteryn tak naprawdę bałuckich. No i w tym momencie ci wszyscy ludzie, mówimy o cały czas o tym lutym 40 roku, pojawiają się tam. I tu muszę zacząć tę moją opowieść troszeczkę już uzmysławiając Państwu, jakie zadanie stanęło przed administracją getta, bo takim moim celem trochę jest pomoc w spojrzeniu na getto nie tylko z perspektywy tej tragedii, która nie jest w żaden sposób dyskutowalna, bo ta tragedia rzeczywiście się wydarzyła i tak naprawdę getto, można powiedzieć, zakończyło historię żydowskiej społeczności w Łodzi, bo ona się już nie odrodziła. Natomiast chciałbym też uzmysłowić Państwu ten ogromny wysiłek, który został włożony w organizację tego getta. Aby zrozumieć to życie codzienne w getcie, trzeba popatrzeć też na tę formę, którą getto. Przyjęło. Pozwolę sobie Państwu przeczytać taki cytat, który został napisany przez Oskara Rosenfelda. Był to pisarz i dziennikarz deportowany tutaj do łodzi z Pragi w 1941 roku. I był jedną z osób, która tworzyła encyklopedię getta. Być może później uda nam się jeszcze o tym powiedzieć, o tej działalności Wydziału Archiwum w getcie, ale ja chciałabym przetoczyć ten cytat, bo on nam w jakiś sposób pomoże uporządkować trochę opowieść. Życie ludzi pod przymusem narzuconym im z zewnątrz, bez możliwości świadomego tworzenia wspólnoty, z czasem przybrało formy, które były możliwe tylko w getcie. Codzienna egzystencja zbiorowości wymagała wypracowania pewnych norm współżycia, polegających na stworzeniu własnej struktury, języka i terminologii. Nigdzie na świecie nie było takiej wspólnoty ludzi, którą można by porównać z tą z Getta. No i teraz prześledźmy sobie to, co on napisał, bo będzie to taki trochę dla nas klucz zrozumienia tej specyfiki. Życie ludzi pod przymusem narzuconym z zewnątrz. Tu nie ma. Nie ma tak naprawdę pola do jakiegokolwiek podważania tej opinii. Get było utworzone przez władze okupacyjne, z bardzo ograniczonym marginesem swobody, z narzędziami utrzymywania posłuszeństwa bardzo banalnymi, czyli po prostu niedobór jedzenia, getto było uzależnione w 100% od tego, co no powiedzmy w 99, bo mamy tam gdzieś w tyle głowy świadomość, że, że na terenie getta też były jakieś ogródki działkowe, jakieś pola, które uprawiano, ale to był naprawdę znikomy procent tej żywności, która mogła być gettu dostarczona, tak opierała się tylko i wyłącznie ludność getta na tym, co dostarczone zostało z zewnątrz. Oczywiście konieczne było zapłacenie za tę żywność, bo Niemiec nie dał nic za darmo. Tą zapłatą była. Praca, czyli to życie pod przymusem narzuconym z zewnątrz, bez możliwości świadomego tworzenia wspólnoty. Wszystko to, co zostało stworzone odgórnie, było decyzją niemiecką. Natomiast oczywiście, administracja żydowska, która została powołana za zgodą Niemców, i tu musimy wspomnieć o osobie przełożonego starszeństwa Żydów, czyli Hajma Mordechaja Rumkowskiego, niezwykle kontrowersyjnej postaci. Myślę, że trudno jest znaleźć dwie osoby, które nie miałyby odmiennego zdania na znam, temat Rumkowskiego. Znam rodzinę, gdzie panie były w getcie i są siostrami i panie nie rozmawiają ze sobą te 80 lat od getta, bo jedna jest zwolenniczką, a druga nie może słuchać o No, o no proszę, Także tak, tyle czyli lat to jest ten tak, jest... tyle lat. A czy Rumkowski był przełożonym starszeństwa Żydów od pierwszego dnia powstania getta? No Rumkowski był przełożonym starszeństwa Żydów od 13 października 1939 roku, czyli tak naprawdę jego odpowiedzialność za organizację tej społeczności żydowskiej sięgała jeszcze czasów przedgettowych. I myślę, że pewne rozwiązania, które przeniosły się do getta, miały już ten początek od października, bo musimy też sobie uzmysłowić, że mieszkańcy pochodzenia żydowskiego, mieszkańcy łodzi przed wojną, byli. Takimi samymi obywatelami jak wszyscy, którzy podlegali tym samym prawom, tym samym obowiązkom i mogli czerpać to, dokładnie to samo yy, z organizacji życia w mieście, jak każdy inny mieszkaniec łodzi. Czyli dzieci chodziły do szkół, można było korzystać z pomocy dentystycznej, można było chodzić do sklepów, były szpitale, i w pewnym momencie to wszystko zostaje Niem Żydom odebrane. Oni nie mogą wziąć ślubu, nie mogą iść do szpitala, nie mogą iść do szkoły, bo zaczyna być pewna segregacja, jakiś pewien rozdział, tak? Nie to jest tylko żydowskie. Przedwojenna gmina żydowska, do której obowiązków należało opieka nad cmentarzem, opieka pewna opieka nad sierocińcami żydowskimi, nad domami star starców dla ludności żydowskiej, nad szpitalem oraz Nieliczne szkoły, czyli takie szkoły religijne, to tym organizmem, które przejmuje funkcję gminy przedwojennej i na czele której stoi Chaim Rumkowski, przed tym organizmem staje raptem konieczność zorganizowania na nowo tej wspólnoty ze wszystkimi możliwymi instytucjami czyli musi się pojawiać musi się pojawiać opieka nad młodzieżą muszą być zorganizowane szkoły dla wszystkich nie tylko dla religijnych chłopców ale dla całej młodzieży nawet tej, która pochodziła z zupełnie zasymilowanych rodzin, która w getcie znalazła się tylko dlatego, że wówczasnym światem zaczęły rządzić prawa norymberskie. Musiano zorganizować pomoc medyczną, musiano zorganizować szpitale, musiano przygotować getto też do dystrybucji żywności. Jeżeli weźmiemy pod uwagę Spis, który przeprowadzono w getcie w maju i czerwcu 40 roku, czyli tuż po tym, jak to getto zostało odizolowane, to było 165 tysięcy osób. Przeszło. I dla tych wszystkich ludzi trzeba było zorganizować e, aprowizację, trzeba było zorganizować też sposób zamieszkania. Bo tu najgorsze, co mogło być, to wdarcie się chaosu. No właśnie, to jak to wyglądało? Żydzi trafiali do getta i co było dalej? I to jest właśnie już ten początek, kiedy do, musimy dostrzec i docenić funkcjonowanie administracji żydowskiej. Wszystko opierało się oczywiście na powołane instytucje do rozmieszczania. Ludzi w getcie powołano urząd mieszkaniowy, którego zadaniem było nie tylko przydzielenie tego mieszkania, ale również dokonanie pewnych spisów, aby można było tą ludnością w jakikolwiek sposób zarządzać. No oczywiście to jest to, to co mówię w tej chwili, jest takim ideałem. Tak? To jest taki obraz idealny, bo gdy zaczniemy czytać dokumenty, które pochodzą z tego okresu, to mamy taki trochę. Niezależny świat pewnej korupcji, yy, załatwiania poznajomości mieszkań. Nie można tego nie dostrzegać, bo to no tak, było bardzo mało był że to, całe, było, to było bardzo dużo ludzi. To było bardzo to dużo ludzi. To tak. funkcjonuje jak miasto. Tak, funkcjonuje dokładnie tak. Yy, oczywiście w wielu przypadkach to osiedlenie i było tak bardzo przypadkowe i mamy też chociażby takim źródłem są podania do tego Urzędu Mieszkaniowego yy, z prośbą o zamianę bo na przykład pamiętam takie podanie, że do bardzo skromnej izby dwóch pokoi, bodajże, przy czym pamiętajmy, że według tych norm, jakie przyjęto w getcie, tym pokojem była też kuchnia. Zostały wsiedlone, ja nie, ni, niestety nie mogę się oduczyć używania słownictwa takiego języka getta, o którym pewnie też troszeczkę powiemy, czyli to wsiedlenie. Ono nie jest w języku polskim przewidziane, ale zostało przyswojone przez język getta, czyli te osoby, które były dosiedlone do mieszkań, znalazły się powiedzmy w dwie rodziny składające się z czworga, pięciorga osób, mieszkające w dwóch pokojach i nie, moją, nie mogące się skomunikować, ponieważ jedna mówi tylko widzisz, a druga nie zna kompletnie tego języka. I są to praktycznie obcy ludzie, mimo że i jedna rodzina, i druga rodzina przed wojną mieszkała w Łodzi. Ta sytuacja mieszkaniowa była naprawdę dramatyczna. Mamy dane, że takich mieszkań luksusowych było około 300. To są takie mieszkania, które miały bieżącą wodę, które miały kanalizację, które można uznać za luksusowe. Łatwo się domyślić, że te mieszkania dostały się w ręce tych najważniejszych urzędników getta, a ta cała reszta musiała być stłoczona w tych ciasnych mieszkaniach drewnianych. Oczywiście znamy bałuty łódzkie, tak? więc wiemy, że tam też są mieszkania przedwojenne, kamienice murowane, no, ale tego było naprawdę niewiele i one trafiały rzeczywiście do tych osób, które były najbardziej operatywne i mogły sobie te mieszkania w jakiś sposób zdobyć. A to musimy sobie też uzmysłowić, że bardzo duża część nie zmieniła swojego miejsca zamieszkania paradoksalnie dla pewnej grupy sytuacja się wręcz nie zmieniła bo jeżeli weźmiemy pod uwagę taką naprawdę bardzo biedną no wręcz na granicy lumperproletariatu część mieszkańców to wręcz można powiedzieć że z ich perspektywy w getcie się zmieniło tyle że mieli stałe przydziały żywności których przed wojną nie mieli. To też, też o takich osobach musimy Mówiłaś, pamiętać. Mówiłaś, że, że najważniejsza była praca, więc każdy musiał tą pracę dostać. Były resorty, tak się nazywały te miejsca, do których Żydzi byli kierowani do pracy. A jak ktoś takiej pracy nie miał? Praca była ważna, dlatego, że za pracę była żywność. I to można powiedzieć był taki trochę z, pakt z diabłem między Rumkowskim a Niemieckim zarządem, później reprezentowanym od maja 1940 roku przez Hansa Bibowa. Zachęcam Państwa zresztą do przeczytania książki yy, noweli Adolfa Rudnickiego, Kupiec Łódzki, gdzie właśnie te dwie postaci niejako targują się nad przyszłością getta. I rzeczywiście Rumkowski bardzo szybko wręcz sam wystąpił z tą propozycją, że on ma. Kilka tysięcy krawców w getcie i on zorganizuje pracę. Wiemy z dokumentów, że było to przez niektórych przedstawicieli władz niemieckich przyjęte wręcz jako pewna forma zdrady, że oto miano oczyścić łódź z Żydów, a tu raptem decyzja zostaje podjęta, żeby to getto zostawić. Decyzja została podjęta z prostej przyczyny, by można było ekonomicznie z Żydów wycisnąć jeszcze, jak się da. Wręcz tak, jak wyobrażamy sobie wyciskanie cytryny. Zabrano już im to, co mieli w mieście, i teraz jeszcze można od nich więcej wycisnąć, czyli wykorzystać ich pracę. I ta praca rzeczywiście stała się dla nich takim to są takie słowa Rumkowskiego paszportem do życia. I Najtrudniejsza sytuacja na początku oczywiście wynikała z tego, że jeszcze tych resortów nie było. One dopiero były budowane, czyli cały 40 rok był bardzo ciężki też z tego powodu, że dopiero to wszystko ruszało. Tu nie sposób nie wspomnieć też przy tej okazji budowania tych miejsc pracy o bardzo ciężkim okresie lata 40 roku, kiedy getto praktycznie bardzo głodowało. Wynikało to na, nawet nie z tego faktu, że tego jedzenia nie było, tylko po prostu ludzie nie mieli pieniędzy, aby kupić. To wtedy były takie. Taka fala protestów przetoczyła się przez getto do jesieni 1940 roku, takimi wręcz paradoksalnymi żądaniami, bo ten głód tłumaczono sobie, że wynika z tego, że jest zły zarząd nad gettem. Czyli zaczęto się przeciwstawiać Rumkowskiemu, żądając wręcz oddania władzy nad gettem Niemcom, że wtedy być może ta sytuacja będzie ulepszona, nie będzie tak głodno, nie będzie tyle głodu. I Rumkowski dokonuje wtedy takiego bardzo sprytnego zabiegu, a mianowicie pożycza od Niemców bardzo dużą kwotę pieniędzy, 2 miliony marek, i przydziela wszystkim. Niepracującym mieszkańcom getta zasiłki. W tym momencie utrąca tak naprawdę opozycję, bo opozycja nie ma już z kim walczyć. Może tylko walczyć o to, aby ten zasiłek był większy. I ludzie mają jaką, jakiekolwiek zabezpieczenie na przeżycie, na wykupienie tych skromnych racji, a równolegle zaczynają powstawać zakłady pracy o bardzo szerokim spektrum produkcji. Czyli przede wszystkim były to zakłady krawieckie, tak? czyli szycie w dużej mierze mundurów na potrzebę armii niemieckiej. No tu nie da się ukryć, że tym głównym odbiorcą była gospodarka niemiecka, ta wojenna gospodarka niemiecka. Oprócz y, tych y, resortów krawieckich były resorty skórzane, y, były resorty metalowe, Stolarskie. W pewnym momencie niemiecki naczelnik getta, administracji niemieckiej Getta, Hans Bibow, dostrzegł, jak intratna to jest yy, relacja, bo on rzeczywiście zdobywał odbiorców. Oni już później byli prywatnymi firmami, to już nie było na rzecz gospodarki wojennej, tylko absolutnie prywatne yy, firmy, które odbierały z getta produkty. Zaskakujące mogą być na przykład dokumenty, które mamy w Archiwum Państwowym w Łodzi, pokazujące listy pochwalne wysyłane do getta za bardzo przygotowane, powiedzmy, serie gorsetów damskich wysyłane z firmy Felina działającej mm -hmm. wówczas w Niemczech. I nie mamy wątpliwości, że Hans Bibow rzeczywiście pośrednicząc w tych zleceniach dawanych gettu Mógł przy okazji też zarabiać. Miał korzyść z tego. Miał z tego korzyść. No i celem było tak naprawdę doprowadzenie do zatrudnienia jak największej liczby osób. Oczywiście byłoby to niemożliwe nie tylko dlatego, że tak dużo pracy ciężko byłoby zorganizować, tylko dlatego, że musimy pamiętać, że tam była bardzo duża grupa dzieci i osób starszych, które nie były wydolne do no pracy. No, i tu rzeczywiście władze okupacyjne, władze niemieckie, widząc to, a musimy pamiętać, że no to dostarczanie jedzenia starali się jak najbardziej zminimalizować i dostarczane były dawki głodowe. No, niemniej w pewnym momencie padła, zapadła decyzja, aby oni, ja tutaj użyję tego określenia, jakie używano w, wtedy w tych dyspozycjach wysyłanych do getta, że getto musi być oczyszczone z elementu nieprodukcyjnego. Czyli tych, którzy do tej pracy się nie dadawali. Rzeczywiście getto przetrwało takie bardzo bolesne dwie fale deportacji. Pierwsza od stycznia do maja 1942 roku, kiedy getto oczyszczano z tych osób, które nie były zdolne do pracy. I druga, druga fala to wrzesień 1942 roku, kiedy no bardzo brutalnie Oczyszczono getto, deportując, wysiedlając dzieci do lat 10 i osoby starsze do 65 roku życia. Ta pierwsza fala pochłonęła praktycznie prawie 55 tysięcy osób, ta druga oblicza się, że było to 20 tysięcy osób, i tak naprawdę po tych deportacjach w getcie zostali już tylko ci, którzy mogli pracować. Wciąż były dzieci, bo zatrudniono je w tych resortach i może to jest dobry moment, aby też po tej aprowizacji i pracy pokazać też państwu w jaki sposób administracja żydowska próbowała zorganizować opiekę socjalną, bo myślę, że to jest też takie oblicze działalności administracji, które warto podkreślić. Bo rzeczywiście Podnoszono ogromny wysiłek, aby pomóc ludziom. Znowu, oczywiście, mamy taką świadomość równolegle, że to łączyło się też z pewnymi nadużyciami. Taka plaga protekcji, która żarła getto, jak rak czyli ciągle starano się kogoś znaleźć, aby coś załatwić. W getcie było to. Nazywane, że to po prostu trzeba było mieć plecy, aby cokolwiek załatwić. Musimy też pamiętać, że getto było organizowane troszeczkę jak takie państwo, quasi państwo autorytarne. Dużą rolę odgrywała tam policja żydowska. Tam oczywiście nazywane to było służbą porządkową, ale w takim pojęciu zwyczajowym było to nazywane jako policja żydowska, która miała tam kilka odmian. Władza okupacyjna wymagała. Od Rumkowskiego, żądała od Rumkowskiego porządku w getcie. I tak naprawdę nie ingerowała w detalach, w jaki sposób to wszystko zostało egzekwowane, to spadało na, na barki Rumkowskiego i tych wszystkich jego akolitów, którzy mu pomagali tę organizację getta pchać dalej. I tak jak zorganizowali pracę w getcie, tak też konieczne było zorganizowanie porządku. I do zorganizowania tego porządku powołana bo została służba porządkowa. A z kolei do opieki społecznej powołano kolejne instytucje. Bardzo dużo byłoby tu pewnie czasu już wymienić je wszystkie, bo były to zarówno sierocińca, jak i domy starców, domy kalek. No i taki wydział opieki, który nad tym wszystkim czuwał. Może chciałabym tylko pewnym przykładem pokazać Państwu, w jaki sposób ta opieka mogła wyglądać w Getcie. I skupię się tutaj na takim dosyć wyjątkowym przykładzie, i trochę też będzie to taka moja dyskusja z tą czarną legendą Rumkowskiego. Jeżeli Państwo wiedzą albo doczytają po wysłuchaniu tego podcastu. Za Rumkowskim ciągnie się taka czarna legenda związana z tą bardzo tragiczną deportacją z września 1942 roku, kiedy to władza niemiecka zażądała wysiedlenia z getta dzieci do lat 10. Ta deportacja poprzedzona została publicznym przemówieniem Rumkowskiego. Zanim zabrał głos Rumkowski, przemawiali jeszcze jego współpracownicy. Oni starali się wytłumaczyć zgromadzonym. Że tak naprawdę nie mamy wyjścia, że jeżeli nie zrealizujemy tego rozkazu, to ten rozkaz i tak będzie wyegzekwowany. I przytoczono nawet przykład tego, co się stało w Warszawie. Czyli dokładnie wiedziano w Warszawie, a mowa tu jest o wrześniu 1942 roku, kiedy ta deportacja została zarządzona przez Niemców, a dokładnie wiedziano, że w lipcu 1942 rozpoczęła się wielka akcja likwidacyjna, czyli miano świadomość, czym to grozi. I tak naprawdę Rumkowski, stając przed mikrofonem, liczył na to, że zaczaruje słuchaczy i że ta deportacja zostanie przeprowadzona w sposób pokojowy. I dlatego zażądał od matek oddania dzieci. Tłumaczył, że musi być jak chirurg, który odcina te chore części, aby organizm mógł przetrwać. No, oczywiście uwierzył w swoją wielkość i to była zła wiara, bo żadna matka dobrowolnie nie odda dziecka. I ponieważ tak się rzeczywiście stało i, i matki, rodzice nie, nie chcieli doprowadzić do, te, do zabrania im tych dzieci. No to wkroczyły siły, siły niemieckie, wkroczyła żandarmeria niemiecka, i zostało to w bardzo brutalny sposób przeprowadzone. Po prostu te dzieci były porywane i tak naprawdę deportacja, przez to, że została wykonana rękami niemieckimi, objęła nie tylko dzieci, ale również tych, którzy w oczach komisji chodzących od bloku do bloku, od kwartału do kwartału wyglądali słabo, wyglądali jakby byli chorzy i wyglądali jak ci, którzy potencjalnie nie mogliby pracować. Te, te osoby zostały zamordowane w Hełmie nad Nerem. I po deportacji we wrześniu 42 roku, kiedy getto otrząsnęło się z tego, tragi, z tego tragicznego, naprawdę tragicznego wydarzenia, okazało się, że jest bardzo wiele nastolatków, dzieci, którym zabrano rodziców. I wtedy powstała taka inicjatywa, według mnie jest to bardzo cenna i warta podkreślenia, jak adopcje. One zostały określane w getcie adopcjami dekreci, dekre, na podstawie dekretu, i dlatego te dzieci nazywano później dziećmi dekretowanymi. O, hmm. dzieci dekretowane. Co było istotą tej, tej adopcji? Ona przebiega bardzo szybko. To było od kilku do kilkunastu dni. Rodzina decydując się na przyjęcie do siebie dziecka, dostawała dla tego dziecka przydziały, dostawała ubrania, nad tym dzieckiem przez cały czas czuwała specjalna, specjalnie do tego powołana komisja opieki nad dziećmi czyli nie tylko zajmowała się ta komisja samym procesem adopcyjnym ale później przez kolejne lata, przez kolejne miesiące chodziła do tego domu, sprawdzała, jakie są warunki życia. I dbała o to, aby dla tego adoptowanego dziecka były przydziały butów, aby to dziecko było kierowane do dentysty, aby to dziecko miało palto, jeżeli, te, jeżeli nie miało ubrań. Czyli tak naprawdę nie tylko rodzina została pozostawiona sama sobie, ale nad tym dzieckiem przez cały czas czuwała komisja. Proszę Państwa, no niestety z kolei nie wyczerpaliśmy tematu. Te, nasze rozmowy mają służyć temu, żeby Państwo sięgnęli do monografii, do kolejnego tomu i przeczytali, bo tam jest o temacie, w temacie getta napisane dużo więcej. Ostatnie pytanie, jakie mam Ewo do Ciebie, jest o tych wydawnictwach, ponieważ Wy w Centrum Badań nad Zagładą siedzicie od lat, czytacie te wszystkie książki. Mówiłaś też o specyficznym języku getta. Jakie z twojego punktu widzenia pozycje są takie najważniejsze, po które należy sięgnąć, żeby poznać lepiej historię Getta, a chyba tak naprawdę do końca poznać tej historii to jest niemożliwe? Zgadzam się absolutnie. Poznać do końca nie możemy, bo jest tych materiałów bardzo dużo. Badacze y, historii Getta w Łodzi mają komfortową sytuację, ponieważ zachowało się praktycznie całe archiwum. To około miliona kartek tylko i wyłącznie w Archiwum Państwowym WŁODZIA, a jest tego bardzo dużo po, całych, po różnych instytucjach po całym świecie. Natomiast to, na co najbardziej chciałabym zwrócić Państwa uwagę, to teksty, które zostały, które powstały w getcie z tym założeniem, że mają one służyć nam jako pewnego rodzaju testament do zrozumienia sytuacji w getcie. I jest to kilka tytułów, które już w tej chwili w większości zostały przygotowane i czytelnik może po nie sięgnąć. Mówię tu przede wszystkim o kronice Getta Łódzkiego, pisanej w powołanym specjalnie przez administrację żydowską wydziale archiwum, z zadaniem upamiętniania funkcjonowania Getta. I ten, ta kronika. Decyzja o tym powstała od razu na początku. Pierwszy zapis to 12 stycznia 1941 roku i praktycznie do 30 lipca, praktycznie w codziennych numerach, podawane są podstawowe informacje o życiu w getcie. Oczywiście musimy się nauczyć to czytać, bo to Prawda. był dokument oficjalny, więc musimy czytać między wierszami. On ma też róż, hmm. różny sposób przekazywania tych informacji. Drugim niezwykle unikalnym dokumentem jest oczywiście Encyklopedia Getta, która wyłuskała z kolei to wszystko, co już dla tych encyklopedystów Getta stanowiło o, jej, o fenomenie tej wspólnoty. Jak chociażby język, ta trójjęzyczność getta, kiedy splątł się język polski z językiem Midyż, z językiem niemieckim, który rzekomo, czy znaczy nie rzekomo, był językiem oficjalnym dokumentacji, bo pamiętajmy, że Łódź została wcielona do III Rzeszy i tutaj oficjalnym językiem stał się język niemiecki. Ale w Getcie ten język niemiecki, z jednej strony, stał się oficjalny, ale z drugiej strony widzimy, że te dokumenty. Nawet w oficjalnej korespondencji między wydziałami są pisane również po polsku i również widzisz. Natomiast bardzo wiele dokumentów, tych pisanych już dla potomnych, tych dokumentów opisujących sytuację w getcie, powstała w języku niemieckim z tego powodu, że za tę pracę stali się odpowiedzialni deportowani tutaj, Dziennikarze i pisarze z Europy, dla których język niemiecki był językiem komunikacji. W encyklopedii pojawia się też wytłumaczenie pewnych zjawisk typowych dla getta, jak, jak chociażby cuzac. Taki sobie przypomniałam w tej chwili cuzac, dodatek, jest wyjaśnienie, że jest to zarówno dodatek w postaci dodatkowego talonu na jedzenie niezwykle pożądane w getcie, jak i tym dodatkiem może być kochanka dla wysokiego urzędnika w getcie. I oczywiście niezwykle cenię wszystkie te zapisy osobiste, które powstały w getcie. I tutaj mamy naprawdę szeroki wachlarz dzienników. Będzie to dziennik Jakuba Poznańskiego, będzie to genialny dziennik Dawida Sierakowiaka, będzie to głos Kobiecy w postaci dziennika Ireny Hauser doportowany z getta, niezwykle wstrząsający krótki dokument. Będzie to głos nastolatki Rywki Lipczyc. Kilka dzienników jeszcze wciąż czeka na swoje opublikowanie. Mam nadzieję, że będzie to w najbliższej przyszłości. Niektóre są Niedostępne z racji tego, że były pisane, widzisz, więc my dopiero też będziemy to wszystko przygotowywać dla czytelników. Pani doktor, bardzo dziękuję. Wiem, że jest mało czasu i moglibyśmy słuchać i rozmawiać jeszcze bardzo długo, ale podcast ma niestety swoje ramy. Także zachęcam Państwa jeszcze raz do sięgnięcia po trzeci tom, ale nie tylko do tego wszystkiego, o czym mówiła doktor Ewa Wiatr, która była gościnią naszego podcastu. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Wysłuchali właśnie Państwo odcinka o historii łódzkiego getta, moją gościnią była dr Ewa Wiatr, a za dwa tygodnie zapraszam na rozmowę z Marcinem Szymańskim, porozmawiamy o meandrach życia gospodarczego w dwudziestoleciu międzywojennym w Łodzi.